Dzisiejsze wydarzenie jest o tyle istotne, że to jest nie tylko międzynarodowa wystawa psów rasowych, ale w tym roku walczymy o tytuł zwycięzcy Polski. W związku z tym pojawiły się tutaj psy z Polski i z innych krajów. Można tutaj zawalczyć o tytuł czempiona Polski, o tytuł zwycięzcy Polski, a również zdobyć uprawnienia hodowlane. Jest to świetne miejsce na to, żeby przyjść, porozmawiać z hodowcami, zapoznać się z rasami psów i upewnić się, czy jesteśmy zainteresowani danym psem. No przede wszystkim trzeba pokazać psa. Dobrze, żeby pies był spokojny. Wiadomo, nasz jest młody, ma 6 miesięcy, więc nie będzie to takie proste. Natomiast starsze psy też nabierają wprawy same w sobie przy pomocy swoich właścicieli. No cóż, szata musi być piękna, pies dobrze zbudowany, musi być dobrze wybarwiony, oczka. No, w każdej rasie są jakieś ideały, których sędzia się trzyma i poszukuje w tych psach wystawianych. Skupili, żeśmy mieli dwa wgany. Jak wygląda opieka nad takim psem? Ile czasu zajmuje? No, dużo czasu trzeba poświęcać, jeżeli chodzi o pielęgnację włosa. Trzeba prowadzić jakąś dietę żywieniową też, żeby ten włos był odpowiednio utrzymany. No i trzeba to lubić, trzeba podchodzić z pasją do tego. To jest wyżeł węgierski krótkowłosy. Pasja, już mieliśmy pierwszą suczkę 13 lat temu. No i tak przywiązanie do tej rasy i kochamy tę rasę.